Tak, panie wójcie, dzisiaj kolejna dobra informacja, która płynie z gminy Zalesie. Kolejna droga otwarta. Jaka to droga, jaka była historia budowy tej drogi? Kto będzie z niej korzystał i jak bardzo była potrzebna w danym terenie? Tak, rzeczywiście to jest bardzo dobra informacja, bo budowa drogi Mokrany Nowe w stronę Mokran Starych i tej szosy prowadzącej do Nepel została rozpoczęta w 2014 roku. To rzeczywiście duża odległość czasowa. I w tamtym czasie zostały wykonane roboty ziemne i częściowo został położony tłuczeń. I od tamtego czasu droga była przejezdna, ale wiadomo, że jeśli to był tylko tłuczeń zamiast asfaltu, to tam często wybijały się różne jakieś tam dziury i nie była budowa dokończona. Natomiast w roku bieżącym, dzięki temu, że udało nam się utrzymać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, został położony dywanik asfaltowy. Wartość tych robót tylko w tym roku to niecałe 600 tysięcy, z tego połowa z Funduszu Dróg Samorządowych. I gdyby nie te pieniądze właśnie w ramach rządowego projektu, na pewno ta budowa drogi nie zostałaby zakończona. Natomiast ta droga, ona będzie pełniła bardzo ważną funkcję gospodarczą. Łączy Mokrany Nowe, Mokrany Stare, ale w ogóle w tym całym rejonie ta droga będzie wykorzystywana w takim ruchu lokalnym. I jestem przekonany, że przez wiele lat, bo została wykonana dobrze, będzie służyła mieszkańcom. Także myślę, że i mieszkańcy, może niezbyt liczni, bo Mokrany ani Nowe, ani Stare nie są jakoś takimi ludnymi wsiami, ale będą z tej drogi korzystać i ci, którzy mieszkają na tym terenie, czy w ogóle na terenie naszej gminy, mają prawo korzystać z dobrych dróg i my staramy się to jako gmina zabezpieczyć.